Ale najpierw chcę zapytać cię o ten jednak ciekawy pomysł, o którym mi tam powiedziałaś dziś przypadkiem chyba, że o Les Campie. Tak, i to też z moją dziewczyną jest projekt, nad którym już pracujemy. Chcemy stworzyć pierwszy lesbijski obóz na Mazurach. Letni. Letni, tak, na kilka dni na Mazury z całym planem działań, atrakcjami, zabawami, warsztatami. No, nie będę może aż tak zdradzać szczegółów, bo właśnie jestem w trakcie pozyskiwania partnerów na to wydarzenie. No i chcemy zrobić taki wyjazd letni, a jak wszystko dobrze pójdzie, to i zimowy. No jasne, może być zimowy. Dla kogo to byłoby przeznaczone? Dla lesbijek i tutaj jeszcze, wiesz, tak się zastanawiam, czy zrobić wersję dla singielek i drugą dla par. Wiesz, jest to też jakby temat krążący, wiesz, się cały czas żarówka zapala, nie? No tak, tak, to prawda w sumie, bo to jest trochę inna wtedy, inne działania, można robić inne rzeczy, to tak, prawda. Tak, no, domki brać, wiesz, sześcioosobowe, a można dwuosobowe. To prawda. Sześć od razu. Dziesięcia. A no, powiedz, różne, nie? Jak sobie wyobrażasz, to dla ilu osób by takie coś miało mieć? Wiesz co, chyba będę celować na razie w taką trzydziestkę. Na start. No. Okay. Ale no, takie 30 osób byłoby spoko na dzień dobry, bo to i tak jest naprawdę bardzo dużo pracy przy tym. W chuj. Bo to jest program kilkudniowy i codziennie się będzie działo co innego, wiesz, więc no, jest co robić. No, jest co robić. Czyli czekamy, to, a kiedy możemy spodziewać się szczegółów jakichś, czy coś tam się wydarzy, czy wiesz nie? Wiesz co, no ja potrzebuję jeszcze, na szczegóły to na pewno potrzebuję jeszcze około miesiąca. No to też nie tak źle, no bo to jeszcze chwila do wakacji, no, więc... No ja to staram się szybko trzeba będzie planować. No tak, oczywiście, wiadomo. Się nawarstwia wszystko.